Witamy serdecznie w parafii świętego Wojciecha w Wągrowcu. Trwają misje ewangelizacyjne, które głosi ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z Jasnej Góry, pod Przeor, którego też bardzo serdecznie witamy. Witamy także odpowiedzialnych za dzieło Hodegatria. Oni nam zaproponowali dzisiejszą rozmowę, także dziękujemy na wstępie. Ojcze Marcinie, po 44 latach Matka Boża powraca do Wągrowca. Wielkie wydarzenie, nie tylko sentymentalne, ale przede wszystkim duchowe. Dobrze wiemy, że Maryja jest tą, która niesie Ducha Świętego, która niesie Boga. I pytanie, czy w XXI wieku możemy to zauważyć? No, ona zawsze niesie Boga, jak przyniosła na pierwszy... Przyniosła wtedy, kiedy było zwiastowanie i Narodzenie Boże, ale dzisiaj też Jego przynosi, co właśnie w Hodegatrii pokazuje, wskazując na swojego Syna. Ona nic innego w sumie nie robi, tylko przynosi nam Jezusa. Ona jest w sumie matką, która troszczy się o nas jako swoje dzieci, więc cóż mogłaby nam przynieść, nie? Nic innego nie ma, żadnego daru. To, co święty Augustyn mówił, komentując przypowieść, że pewien człowiek poszedł do swojego przyjaciela w nocy i on mówi, prawda, użycz mi trzech chlebów, bo mój jakiś przyjaciel przyszedł i on mówi, bo ja nie mam co mu dać, nie? Więc musiał się udać do swojego przyjaciela. Więc to jest to, że kiedy przychodzi do mnie ktoś, ja nie mam mu co dać. Nie mam mu co dać. Jedyne, co mogę zrobić, to iść do mojego przyjaciela, którym jest Bóg. Nie? I święty Augustyn, komentując tę przypowieść, mówi, że tylko Bóg wystarczy człowiekowi. Nie? I mówi, jeżeli chcesz coś... Bóg nie może dać ci nic więcej, tylko siebie. Jeżeli czegoś więcej szukasz, głupcze, czego więcej szukasz, Bóg nie może ci dać nic lepszego niż siebie. Więc cóż Maryja by mogła nam dać? No swojego Syna. Nic nie może dać nam większego, lepszego, bo jedynym szczęściem człowieka jest Bóg. Mhm. Słyszałem ostatnio takie fajne stwierdzenie, że Maryja nie chce być uwielbiana. Ona chce, żeby Jezus był uwielbiony. Jak to jest w naszej pobożności polskiej? Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś film Biała Sukienka, film mówiący o uroczystości Bożego Ciała. I tam pewien ksiądz, który jechał do domu po cywilu po to, żeby w rodzinnej parafii wziąć udział w uroczystościach Bożego Ciała, po prostu na stopa dojechał. Wywiązała się rozmowa z człowiekiem, który go wiózł, taka teologiczna. I tam padają bardzo ciekawe słowa, że z Matką Bożą to my nie mamy problemu. No bo ona jest. Wszyscy byli w Częstochowie, nie? I wiedzą, jak wygląda obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie? Z Synem Bożym też nie mamy problemu, wiadomo, Jezus, długie włosy, broda, nie? Z Bogiem Ojcem, no jakiś tam stary dziadek na chmurze, nie? A z Duchem Świętym już mamy problem, nie? Bo to jak sobie go wyobrazić, nie? Tego Ducha Świętego? No właśnie, do Maryi jesteśmy przyzwyczajeni. Jak Ojca zdaniem wygląda właśnie ta pobożność, ukierunkowanie relacji naszej takiej polskiej, kulturowej z Maryją? Są jakieś niebezpieczeństwa, jakieś niepoprawności? Ja przyznam, w rodzinnej parafii widziałem taki obrazek, gdzie pobożne panie potrafiły pół godziny klęczeć przed obrazem Matki Bożej, po czym wchodząc do kaplicy przed samą mszą świętą przez chwilę tylko gdzieś tam adorowały Pana Jezusa w tabernakulum, nie? Jak ochronić to, co jest właściwe, na czym też zależy Maryi, bo Maryja chce, żebyśmy właśnie wpatrywali się w Jezusa. No po to mamy katechezę, żeby ludziom wyjaśniać pewne rzeczy, no bo to ja też byłem młody, na przykład, nie? Chodziłem do kościoła i też nie wiedziałem, jak się tam modlić poprawnie, że tak powiem, nie? No ja nie wiedziałem, że Kościół jest chrycocentryczny, no taki kajtek, nie? W krótkich gaciach, no skąd miałem wiedzieć, no? No ale w końcu się dowiedziałem, bo ktoś mi powiedział, ty nie źle się modlisz, a czy źle się modlisz. No może, nie? Trochę przeorientował mnie w tej modlitwie, że Kościół jest chrycocentryczny, prawda?
I Maryja, ona pokazuje Jezusa, nie? No, chodogetria, czyli ukazująca drogę, od słowa greckiego chodos, czyli droga. Ona pokazuje nam drogę, ale sama nią nie jest, tylko Jezus jest drogą, więc no, Jezus jest jedynym Zbawicielem. To jest tak, przypuśćmy, nie wiem, czy się kiedyś zgubiłeś w lesie, prawda? Dzisiaj jest epoka GPS-ów, telefonów komórkowych i tak dalej, ale kiedy ktoś się zgubi w lesie, gdzieś tam w jakimś gąszczu, no to ma do wyboru, prawda, że może się sam przedzierać gdzieś przez te krzaki, gąszcze się pokaleczy, prawda, i z trudem gdzieś może wyjdzie, no może wyjść, dlaczego by nie? No ale prościej jest, kiedy w tym zagubieniu znajdzie gdzieś jakąś drogę, ścieżkę, bo to jest dowód, że ktoś tu był i ktoś stąd wyszedł już, nie? Więc Maryja jest tą, jak mówi ta XI-wieczna, bardzo piękna modlitwa, Maryjo, Maryja jest ścieżką najprościejszą, nie? Maryja ścieżka najprościejsza, ta modlitwa w Niemczech powstała w XI wieku, Ave Maristella. Nie? I Matka Boża jest właśnie tą ścieżką najprościejszą. Mogę iść sobie sam do Boga. No żaden problem. Nie, mogę, nie? Ale o wiele prościej jest w moim zagubieniu, w moim grzechu, po prostu w mojej ślepocie, bo grzech przesłania mi w ogóle optykę spoglądania na ten świat, znaleźć kogoś, kto był w tym miejscu, chociaż jest bezgrzeszna i była, ale jednak tą ścieżkę, po której ktoś przeszedł i wiemy, że ona doszła, więc święci właśnie są taką ścieżką, a Maryja jest tą ścieżką najprostszą do tego, żeby dojść do Jezusa. Więc mogę iść sam, ale mogę iść z Maryją, ale celem jest nie iść, tylko celem jest dojść. Celem jest wejść do domu Ojca, celem jest zbawić się Jezus Chrystus, ale ona świetnie do Niego prowadzi. Mhm. Więc ja myślę, że nie ma niebezpieczeństwa, że jeżeli ktoś się Maryi trzyma, to ona zawsze go doprowadzi do Jezusa. Ona nic innego nie zrobi z Nim, nie zrobi Mu krzywdy. Nie? Dlatego no, wystawiamy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i śpiewamy Kyrie eleison, nie? Do Matki Bożej litanii. No ale dobrze, śpiewamy do Matki Bożej, chociaż jest Jezus w centrum, śpiewamy do Matki Bożej, ale ona i tak te modlitwy przenosi do Jezusa, bo nie koncentruje na sobie, nie? Mhm. Chociaż mamy oczywiście kazania, katechezę, żeby ukierunkować też siebie i innych, żeby ten kult rzeczywiście, no, był też trochę rozumowy, nie? Bo to fides et ratio, wiara i rozum, nie? Mhm. Marcin, posługujesz od ilu lat w Częstochowie? 10. 10. Jeden z moich kolegów, notabene Marcin Modrzyński, którego pozdrawiamy serdecznie, był kiedyś wikariuszem w Markowicach. To jest takie sanktuarium maryjne obok Inowrocławia. Był tam kilka miesięcy. Tam znajduje się cudami słynąca figura Matki Bożej Markowickiej, Pani Kujaw, gdzie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej byli tam gospodarzami prawie że 100 lat. I powiedział takie bardzo ciekawe słowo. Byłem tam krótko, ale doświadczyłem ogromu potęgi wstawiennictwa Maryi. Czy to prawda, że sanktuaria maryjne na świecie, nie tylko w Polsce, są takimi miejscami, gdzie Matka Boża swoimi stópkami przenajświętszymi dotknęła ziemi troszeczkę tak bardziej konkretniej? No, na Jasygórze nie było objawienia, ale w ogóle w Narodzie Wybranym chyba, no są takie góry, które sobie wybrał Bóg, to Jasna Góra, to nawet tak wizualnie, prawda, że jest to góra, no, miejsce bliżej nieba niż ziemi, nie? gdzie Bóg chce się spotkać z człowiekiem. W narodzie izraelskim i w naszym narodzie też są takie góry, gdzie Bóg chce się spotykać z człowiekiem, chociażby poprzez swoją matkę. Nie? I myślę, że na Jasnej Górze spełniają się szczególnie te słowa Izajasza, że wszystkie narody do niej popłyną. Nie?
przyjdą na tą górę i wszystkie narody, prawda, jak rzeka po prostu, czyli jak się spojrzy nie na zwierzę jasnogórskie, jak te pielgrzymki idą, no to jak takie strumienie rzeki właśnie przychodzą na tą Jasną Górę, trochę pod prąd, nie, bo pod górę przychodzą, no, spotykają się. No ale tak, mamy swoją taką górę, gdzie Pan Bóg chciał, żeby wybrał sobie to miejsce, nie, uświęcił sobie to miejsce, żebyśmy my mogli spotykać się z Bogiem, doświadczać Jego miłości. Wszędzie możemy, oczywiście. Mojżesz wchodził na górę, żeby się spotkać z Bogiem. Ja nie muszę wchodzić na górę, żeby spotkać się z Bogiem. Prawda? Każdy z nas jest kimś większym niż Mojżesz w Chrystusie Jezusie. Nie muszę lecieć do Lwiwu, żeby spotkać się z Bogiem. Mogę tutaj w kościele albo tutaj w tej kaplicy też spotkać się z Bogiem. Ona jest pod ziemią, tak lekko, więc nie muszę iść na górę, nie? Bóg jest wszędzie, prawda? Ale jednak wybrał sobie takie miejsca, chociażby Jasną Górę albo Markowice, co mówisz? Byłem tam, piękne sanktuarium, więc na pewno są takie miejsca, w których bliżej jest do nieba niż do ziemi. Dobrze, czyli wiemy już na pewno, że Matka Boża nie jest Polką. No, Żydówką. Tak jest. I to jest ciekawe, że wybraliśmy na Królową Polski kogoś, kto nie jest Polką, prawda? Oglądałeś Rancho, kojarzysz? Młody wikary idzie przez wioskę i egzaminuje z katechezy ludzi parafian. Dochodzi do pani Sulejukowej i pyta, jakiej narodowości była Matka Boża. No skoro w Częstochowie, to Polką była. Tak. No, także tak humorystycznie. Ale mieliśmy na przestrzeni wieków no, królową, która nie była też, prawda, Polką, Jadwiga. Tak, jasne. Mhm. Czyli tak, czyli nie jest Polką, prowadzi nas do Jezusa. Czyli Maryja jest z natury chrystocentryczna. Jest. No ta ikona jasnogórska, ona już pokazuje, Maryja nic innego nie robi, jak wskazuje Jezusa. To jest wasz Zbawiciel, nie? Do Niego przyjdźcie. Tak jak Faraon, który kiedy ludzie do Faraona przyszli, bo była susza, nie mieli co jeść i przychodzą do Faraona, no daj nam, jesteśmy głodni. A on mówi, no ale ja nie mam, nie? Ale mówi, wskazuje, idźcie do Józefa, nie? Idźcie do Niego, On wam da jeść. I podobnie właśnie Maryja w Kanie Galilejskiej wskazuje na Jezusa. My w swoim głodzie, w swojej biedzie, w swoim pragnieniu, puste stągwie, prawda? No, dramat. No a Maryja pokazuje, idźcie do Niego, nie? Cokolwiek wam powie, to uczyńcie. Bo Jezus jest nowym Józefem i w naszym głodzie ona pokazuje, idź do Jezusa. On jest nowym Józefem, nie? Chociaż swoimi grzechami sprzedaliście Go, nie? Zabiliście Go swoimi grzechami, a On przyznaje się do was jako do swoich braci, nie? I On jest tym nowym Józefem, który was nakarmi, ma dla was najprawdziwszy pokarm, Eucharystię, nie? I Maryja nic innego jak na tej ikonie właśnie wskazuje Jezusa jako tego nowego Józefa, nie? I mówi, idźcie do Niego, On was nakarmi prawdziwym pokarmem. Pełnisz posługę egzorcysty jasnogórskiego. Kochasz Maryję, jesteś jej umiłowanym synem, jako kapłan, jako egzorcysta. Czy w swojej posłudze widzisz namacalne działanie wstawiennictwa Maryi? Jej dobroć, miłość, czułość wobec ludzi, którzy przychodzą prosić Boga o pomoc poprzez Twoją posługę? No, w ogóle na Jasnogórze widać tą obecność, troskę i miłość Matki Bożej, nie tylko tam. No, oczywiście, no. Rytuał egzorcyzmów też jest chrystocentryczny, bo to Jezus jest Zbawicielem i On uwalnia, prawda? No ale przed rytem modlimy się chociażby różańcem, czy jest też modlitwa do Matki Bożej podczas samego rytu, czy chociażby w litanii do wszystkich świętych, których Maryja jest królową, też jest modlitwa do wszystkich świętych. Oczywiście, że zawdzięczamy jej wielką pomoc, opiekę, troskę. Ona jest matką, nikogo samego nie pozostawi, ale ona właśnie, skoro pokazuje na Jezusa, no to i egzorcyzmy też wskazują na Jezusa. Dużo ludzi przychodzi do egzorcystów, do każdego egzorcysty, nie dlatego, że chcą zbliżyć się do Boga, tylko dlatego, bo im źle. Dlatego szukają pomocy. No to jak człowiek choruje, to idzie do lekarza. Jak człowiek, ty jesteś zdrowy chłop, dobrze ci dzisiaj, prawda, nic ci tam nie strzyka, no to nie latasz po lekarzach, bo po co ci to, nie? Ktoś przychodzi do egzorcysty, bo już mu źle. I teraz tak trzeba go nakierunkować, bo celem egzorcyzmów
paradoksalnie nie jest uwolnienie, tylko nawrócenie. Dlatego to tak długo trwa, nie? Dlatego latami nieraz trzeba modlić się nad kimś, bo celem jest nawrócenie człowieka, nie? On przychodzi, bo jest mu źle i teraz tak go nakierunkować, żeby on pokochał Jezusa, bo to Jezus jest Zbawicielem, nie? I również tutaj Maria pomaga, żeby ten człowiek nakierował się na Jezusa i wstawiennictwo i modlitwa za tego człowieka. Pan mnie kiedyś też o to zapytał, wiesz, bo chwyciłem Pismo Święte i prosiłem o kierunek i natrafiłem na słowa, już nawet nie pamiętam z której księgi, ale chyba ze Starego Testamentu, parafrazuję teraz. Szukasz mnie dlatego, bo mnie kochasz? Czy szukasz mnie dlatego, że chcesz poprawić swoją sytuację? Nie? I powiem, to jest parafraza. Tak, musiałem usiąść, bo rzeczywiście, halo, nie? Panie Boże, dziękuję. A może, że szukacie mnie dla mnie, czy dlatego, że jedliście chleb do sytości? Czyli to nie był ten fragment, to był inny. Może kiedyś trafię po raz kolejny na niego, ale... A Księga Wyjścia, Bóg się pyta Mojżesza, czy jeżeli ja z tobą pójdę, czy to ci wystarczy? No właśnie. Czy ja ci wystarczy? 33 rozdział Wyjścia, nie? A Mojżesz mówi, jeżeli Panie Boże, ty ze mną nie idziesz, to zakaż mi wyruszać stąd. Nie ma sensu iść bez Boga, nie? Już w ogóle nigdzie wolę nie latać, nie chodzić, no. Jeżeli domu Pan nie zbuduje też, nie? Kolejny fragment mówiący o tym, że bez Boga. Marcinie, drogi, nasz gościu. Czy będąc na Jasnej Górze można się przyzwyczaić do Matki? W takim sensie przechodzić obok niej w sposób... Można. No to jak w domu, nie? Jak przyjeżdżasz po jakimś czasie, teraz jesteś księdzem, nie mieszkasz z mamą, no całe szczęście, nie? No tak, przecież to nie chodzi. No, trzeba wyemigrować spod fartucha mamusi, byłoby tak rzeczą nierozsądną, gdybym całe życie mieszkał z mamą, prawda? No, Jezus mówi, no trzeba opuścić ojca, matkę i... Nie? Gorzej, jak ktoś nie chce opuścić. A są takie sytuacje, nie? Że ktoś nie może zaistnieć jako ojciec i jako mąż, bo nie przestał być dzieckiem, nie? Więc no, trzeba nieraz, tak, to prawda. I teraz, jeżeli tu jesteś dzisiaj, no to przyjeżdżasz do mamy i cieszysz się nią, bo jesteś na przykład pół dnia, nie? Ale jeżeli jesteś na urlopie i miesiąc siedzisz w domu, no to nie siedzisz z mamą cały czas, no bo wiadomo, że... Jesteście ogólnie, twoja obecność, jej obecność wpływa na to, że sobie wyjdziesz, czy prawda, i jakbyś miał nawet pół godziny z nią się tylko spotkać w ciągu dnia, bo jesteś cały miesiąc. Ale jeżeli jedziesz specjalnie na obiad, przypuśćmy 5 godzin, no to te 5 godzin raczej cały czas z mamą spędzisz. Tak samo myślę tutaj, jak ktoś przyjeżdża na Jasną Górę, bo nie mieszka na Jasnej Górze, no to wiadomo, że w kaplicy spędzi ten dzień. Ale jeżeli ja mieszkam na Jasnej Górze, no to wiadomo, że całego dnia nie spędzę w kaplicy z Matki Bożej, ale to nie znaczy, że mam gorsze relacje, prawda? Tak, tylko ktoś też fajnie powiedział, że nasze mamy kapłanów też do końca nas nie rozumieją i nie są w stanie nas zrozumieć. A Maria jest tą matką, która nas bardzo dobrze rozumie i która nas strzeże. Jesteśmy jej umiłowanymi synami. I tak żartobliwie jeden z moich kolegów Paulinów pojechał kiedyś na wakacje do domu i zachorował na grypę. I mama z wielką czułością i troską mówi: synu, załóż te białe skarpetki, nie? Wygrzej się tutaj, wypoć, nie? Mamo, ja nie założę białe. Tych skarpetek, nie? Wiesz dlaczego? My do trumny zakładamy. Tak, Paulini zakładają. Znaczy, my już nie zakładamy. Wam zakładają, tak. Białe skarpety, czyli na boso, na boso. Czy masz jakieś oczekiwania wobec Maryi jako jej duchowy syn? I czy w jakikolwiek sposób udaje ci się zawsze kierować swoje prośby? Może to, że będzie taka lekcja modlitwy i w jaki sposób modlić się do Boga przez serce Maryi? Któryś ze świętych powiedział, że o cokolwiek prosimy Pana Boga, możemy o to prosić Maryję. Gdybyś chciał widzą też, by pomóc ustawić ten właściwy kurs modlenia się przez ręce, przez serce Maryi. No ja się bardzo prosto modlę. Mario, w Twoje niepokalane serce powierzam to czy tamto. No nie mówię, zrób to, nie, czy proszę Cię, nie wiem, żebym
detalicznie jakoś. Oczywiście można się tak modlić, o Matko Boża, proszę, żeby się dziecko narodziło i miało niebieskie oczy, nie? A żeby miał samochód i żebym kupił zielony, bo taki mi się podoba. No można, no, ale nie o to chodzi. Matka Boża w Kanie Galilejskiej mówi, synu, nie mają wina. Przedstawia tylko faktycznie stan rzeczy, nie? A nie mówi, syn, tylko pamiętaj, czerwony, wytrawny, nie? Tylko mówi, po prostu nie mają wina. No Bóg wie, ja nie muszę mu teraz, tylko tak zadziałaj i jeszcze tak, i jeszcze tak, i jeszcze najlepiej taką modlitwą, nie? Więc ja też nie polecam jakichś modlitw specjalnych, no bo ja nie wiem, modlitwa jest środkiem do Boga, nie? A czy ja na przykład stąd wrócę na Jasną Górę pociągiem, czy ja zwrócę autobusem, czy ja samochodem wrócę, czy może sobie pieszo przyjdę, chociaż przeor był pewno niepocieszony, bo długo bym dochodził, nie? Ale czy rowerem przyjadę, to jest nieistotne. Istotne, żeby się tam znaleźć. Cel jest istotny, a nie podróż, więc modlitwa jest środkiem, transportem do Boga, że tak powiem, po chłopsku, nie? Ale celem jest, żeby u Niego się znaleźć, więc Tobie odpowiada taka modlitwa, módl się to, mi odpowiada taka, modlę się taką, nie? Bo nieraz się można na takie łańcuszki modlitw natrafić, nie? Albo o, ta modlitwa jest najbardziej skuteczna, nie? Przy księdza proszę się tą modlitwą pomodlić, gwarantuję, nie? Jakby ktoś wytrych do nieba znalazł, nie? A to modlitwa nie jest techniką, modlitwa jest relacją z Bogiem, prawda? Gdzie ja jestem totalnie bezsilny po prostu i po prostu ja i on jesteśmy ze sobą, a nie chodzi, żeby znaleźć teraz wytrych do Boga, nie? I załatwić swoje potrzeby. Modlitwa nie może być skuteczna. Jak ktoś podaje skuteczną modlitwę, no to trzeba się grubo zastanowić, czy w ogóle dalej oglądać, czy czytać daną instrukcję, prawda? Mhm. Małżeństwo. Siedzą razem wieczorem na kolacji w dobrej restauracji. Nie wiem, włoskiej, niektórzy kluchy lubią. No i poszli sobie narodzić do ślubu. No i potem wracają do domu i dzieci się pytają, jak ta mama, nie? Skuteczna kolacja była? No jak, bez sensu, nie? No to w ogóle pytanie nie jest, jak skuteczna kolacja, nie? Jeżeli kogoś kocham, to nie ma mowy o jakiejś skutecznej relacji. Chociaż skuteczna kolacja może być, kiedy siedzisz w restauracji z partnerem biznesowym, prawda? Omawiacie biznesplan i sobie coś zjecie i wtedy mogę spytać, co jest skuteczna kolacja. Była tak, bo podpisaliśmy kilka dokumentów, bo uzgodniliśmy jakiś tam plan. Wtedy była skuteczna. Więc jeżeli Bóg jest moim partnerem biznesowym i ja tylko interesy z nim załatwiam, ale nie mam z nim głębszej relacji, no to zapraszam, można skuteczne modlitwy odmawiać. Ale jeżeli Bóg jest kimś, kogo kocham, z kim mam relację i jest moim oblubieńcem, no to bez sensu w ogóle skuteczna modlitwa, nie? On i ja jesteśmy razem. Modlitwa jest relacją, a nie jest techniką, nie? Tak, czyli możemy sobie skubać paluszki, ale ważna jest relacja. Nieważne co jemy, ważne z kim. Więc ja tam nie podnoszę dużo tam słów. Bardziej wolę patrzeć na ikonę, nie? Maryi czy Jezusa, patrzeć w oczy. Bóg wie, co chce mu powiedzieć. Dobrze, Marcin, co chciałbyś na koniec powiedzieć ludziom, którzy może do końca nie rozumieją idei nawiedzenia obrazu, którzy bardzo sceptycznie patrzą na samą obecność obrazu na Jasnej Górze, którym może Jasna Góra kojarzy się jedynie z kultywowaniem jakiejś tradycji, szumnie mówimy Polska Kana, tak? Co byś chciał powiedzieć tym, którzy jakoś nie potrafią się przekonać do chrystocentrycznej Maryi? No ja nie spotykam ludzi chyba, tak nie wiem, czy żeby tak mieli jakąś awersję do Matki Bożej. No skoro sam Bóg przyszedł przez Maryję, no to mam Go naśladować. Jezus Chrystus przyszedł do człowieka przez Maryję, no to człowiekowi też najlepiej przez Maryję przyjść do Boga. No to prosta ścieżka, nie? Skoro On taką trasę przemierzył, no to dlaczego ja bym miał omijać ją, skoro sam Bóg tak zrobił i przez nią przyszedł do nas? No to ja też przez nią chcę iść do Niego, tą samą drogą. No bo Jezus jest drogą, prawda? Więc chcę kroczyć tam, tak jak On. A On taką ścieżkę wybrał, przez Maryję przyszedł. Więc dlaczego by nie? Ona jest bez grzechów, ona jest nieskalana. Ja jestem grzesznikiem, ja jestem uwalniany z grzechów, ona była zachowana przed grzechem, odwrotnie, prawda? Ale w końcu Święty Paweł mówi, że Bóg uczyni nas nieskalanymi tam w niebie, nie? Tam wszyscy są jak Maryja nieskalani, ale zanim tam dojdziemy do tego stanu, gdzie będziemy niepokalani, czyli bez grzechów, jak pisze Święty Paweł, no to tu jest droga jednak, no, między grzechami.
w sakramencie spowiedzi, prawda? Matka Boża na pewno kieruje nas na Jasnej Górze wpierw tu, kaplica sakramentu pokuty, konfesjonał narodu, nie bez przyczyny się tak mówi, prawda? Bo wpierw ludzie idą do konfesjonału, potem przychodzą na Eucharystię, spotykają się z Maryją i to jest piękne doświadczenie. No nie ma się co bać mamy, nie? Jeżeli, przypuśćmy, jesteś moim przyjacielem, przychodzę do ciebie, nie? Ale słuchaj, nie, tylko ja przyjdę do ciebie, a twojej mamy nie będzie. Nie, ja nie lubię twojej mamy, nie? No jeżeli lubię ciebie, no to i lubię twoją mamę, prawda? Więc jeżeli kocham Jezusa, no to dlaczego miałbym nie kochać Jego matki, nie? Która jest w ogóle niepokalana i w ogóle bezproblemowa, bo bez grzechu. A słyszałeś ten dowcip, jak przyjechała pani z Ostrej Bramy, przyjechała do parafii, i idzie do proboszcza, mówi, że nie, to jest taki dowcip. Przyjechała do parafii z Ostrej Bramy i mówi, że fajnie byłoby, księże proboszczu, gdyby w naszym kościele był obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wiemy, że tam Maria jest sama na wizerunku. No ale dlaczego akurat Ostrobramski? Przecież mamy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak, proboszczu, tylko jak ja się modlę przed Matką Boską Częstochowską, to ten mały podsłuchuje ciągle tam, nie? I nawiązałeś do tego, nie? Że Jezus nie przeszkadza w relacji. No i tak mu wszystko powie. No właśnie. Ale nie skarży, nie? No nie wiem, może skarży się. Może żali się jedynie czasami. Mamy mało miłości wobec Niego. A bardziej jest żal, nie? I troska niesamowita. Kochani, bardzo dziękujemy za kapłaństwo i życie zakonne ojca Marcina. Dziękujemy za ten dar jego obecności między nami w Wągrowcu. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Ojcze, pobłogosław. No ja też życzę wam tej doświadczenia obecności Matki Bożej, każdemu z was, żeby wejść w relację z nią, ponieważ z nią jest najlepiej przyjść do Jezusa. No a Matce Bożej też chciałbym złożyć życzenia, bo ona tu przychodzi, więc jej święto. Więc Matko Boża, chciałbym ci życzyć, żeby ci wszyscy ludzie, którzy teraz oglądają, żeby zostali zbawieni, żeby znaleźli się w niebie i byli szczęśliwi przy tobie i przy twoim synu. Takie życzenia ci składam, Matko. A was niech, kochani, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Słowo.